Fatalna porażka na wyspie Pakiteo. Halo? Ty tam, asystentko! Dość leniuchowania! Już! Wstań! Zorganizuj mi jedzenie, a potem wprowadzę cię w arkana nikczemności! Tak, zaczyna mnie już wkurzać. Piknik to najbardziej romantyczny sposób na posiłek. Jeśli pominąć fakt, że przy każdym kęsie możesz natknąć się na robaki albo odchody z... Wait, co? Pani Paulinka mój numer? Od kiedy? Halo, policja, od kiedy? Zwierząt, ale nie będę teraz o tym myślał. Znaczy, ogólnie doszło mnie też info teraz, że fan się zdenerwował na fejków i jest zdenerwowany. Właściwie to wkurwiony, ale nie wiem, szczerze mówiąc, co z tego dalej wyniknie. Więc reszcie wkurzyli fana. Nie wiem, co z tego dalej wyniknie, ale no. Dragon Balla byś pokazał. To się nie sprzeda, kolego. Próbowałem, to się nie sprzeda. Czy Sky nie zadeklarowała się jedno z... Będzie trzeci odcinek Szonin, spokojnie, będzie. Też cię lubię, ale... Ale może znaczyć wszystko. Na przykład, ja też cię lubię, ale jeszcze bardziej niż ty mnie. Aha. Sky jest ambitna, amigo. Nie przyjechała tu, żeby kogoś poznać. Tylko po milion dolców. Ty nie? Mnie tam nie obchodzą pieniądze. Sorry. No nie ma problemu, Naruto fan. Nie ma wszystko problemu. Zagłuszyła. Nie zapłaciłbyś miliona dolców, żeby zdobyć prawdziwą miłość? Przyprowadzę do ciebie, Sky. Znajdę Sky, wyślę ją do Dave'a i powiem Jasmine, co naprawdę czuję. Słyszę, jak mózg ci pracuje, Sky. No, między nami dziewczynami. Powiedz, Sugar, o co chodzi. Ja tylko... Myślisz, że między Dave'em a Ellą coś jest? Oszalałaś, jasne, że nie. Tak, dzięki, Sugar. Dave flirtuje ze wszystkimi. Co? Co ty wygadujesz? Powiedział mi, że prawe oko mam ładniejsze niż lewe. Gra na dziewczynach jak na kapeli banjo. Wcale tak nie myśl... Bra. Spróbujcie tego tekstu kiedyś. Iż prawda, Sugar? On sobie z tobą pokrywa, Sky. Pamiętaj o tym. Tak. No 250 do 3 godziny to jest troszeczkę za dużo, moim zdaniem. Ja tak powiedziałem, od 100 zł może, no 100, 150 może. 250 to jest za dużo mimo wszystko. Tak, wcisnęłam jej niezły kit. Ale drużyny niedługo się połączą. Czas delikatnie namieszać. Widziałeś gdzieś Dave'a? Jest na polanie. Gotów na wszystko w imię... Pozdrawiamy Adacho w takim razie. Ziomko od Dragon Balla. Mój książę Dave postanowił wyznać mi swoje uczucia. Za 250 do 4.30 mógłbym dać. Albo do 4, o do 4. Tak, to było też o tobie, Alan. Ella? Tak, książę Davidzie. Dave wystarczy. Przygotowałem ten romantyczny piknik, bo... Mów dalej! Jest dla kogoś bardzo wyjątkowego. Davidzie, jestem taka! Zjawi się tu lada chwila, więc mogłabyś już sobie pójść, zanim Sky tu przyjdzie? Mogłabyś sobie już pójść? Sky? No oczywiście! Ja... To prawda, Pompem, to prawda. Ja ciągle wącham. Sky! Polana! Jest pięknie! Nie mogę podać szczegółów, ale musisz! Cześć, młodzieży! Teraz? Lećcie na miejsce zbiórki! Czas, abym pośmiał się z waszego bólu! Czeka was wyzwanie! O, świetnie! Do roboty! Ale porany! Hej! Z tą wyspą coś jest nie w porządku. Te drzewa wczoraj były bliżej, a tej góry wcześniej wcale nie było. A ja jestem w 100% pewny, że brakuje ci kilku koali do kompletu. Koali do kompletu? Kuku na muniu. Poważnie, no coś jest nie tak. Jasmine, muszę ci powiedzieć, co czuję. Ja pierwsza. Możesz się trzymać ode mnie z daleka, jasne? Super. Mam dość sprzecznych sygnałów od tego chłopaka. Najpierw jest słodki, potem wali we mnie pałką, a potem przynosi kwiaty.
Jeżeli Kanadyjczycy tak flirtują, to jak się oświadczają? Daję Ellie i Dave'owi jeszcze minutę. Potem wylądują w armacie. Ej, no to mamy czas, żeby wspólnie poprowadzić program. Ej, to jest beznadziejny pomysł. Chrisa onieśmiela mój talent i nieprzeciętna uroda. Moje włosy są skarbem narodowym. Dzieci zazdroszczą mi cery. Powinienem pro... Dzieci? Bez urazu oczywiście, ale zazdrościcie temu chłopakowi cery? Prowadzić ten program! Ella, co się stało? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Tylko moje serce przepełnia smutek. Coś mi się przypomniało. Myślałam, że Dave lubi mnie, ale to ty zdobyłaś jego serce. Rozumiem, moje kochane dzieciaczki, rozumiem. Tak, przepraszam i przepraszam, że się uśmiecham. Wszystko w porządku? Nadal się uśmiecham? Jest mi bardzo przykro. Spóźniłem się, ale ja... Nie szkodzi? Cześć! Co ja wyprawiam? Co ja wyprawiam? Nie mogę, no bo... Co ja wyprawiam? Dzisiejsze wyzwanie nazwałem Atak Przekąski. Ten automat przyjmuje tylko złote monety. Zwycięży drużyna, która pierwsza... Myślę, że byłoby mi ciężko coś powiedzieć o Sakurze i użyteczności, bo fakt jest czasami użyteczna, ale to są bardzo rzadkie sceny. Szefie? Monety wręczam Alfonsowi i Betty. Właśnie biorą nogi za par. A jakie słodkie wiewiórki? One uczą... Takich jeszcze nie widziałem. Kają za nimi! Stop! Ani kroku dalej! Małpy muszą mieć fory! Małpa Ginosejłak ma niebieską obrożę, a małpa Maskłak różową! Sugar, natychmiast odsuń się od automatu! Haha, powiecie! Co? Nigdy nie lizaliście szybki w automacie, mając nadzieję, że poczujecie smak pysznych, serowych nachosów? Czas to nadrobić! Mam tutaj tajną drogę! Dobra, pobiegniecie za małpkami! Za... teraz! Obiecuję, że tu do ciebie wrócę. Z kamieniem. Małpa raczej sama się nie złapie, Sugar. O! Żeby to! Szybciej! Małpa może być już w połowie drogi do Brisbane! Załatwię parę spraw i potem do was dołączę. Hello, nice, wielka. Jakich spraw? Nie zamierzam słuchać twoich rozkazów, Jasmine! Jak chcesz, sama sobie poradzę. Majtkowa tortura nie zdoła powstrzymać zła! Max, wiesz czemu ona się ciebie nie boi? Bo cierpi na chorobę głupiej twarzy i jest złą osobą! Nie, bo nie korzystasz ze swej nikczemności. Jak możesz? Prawdziwe zło nie dyskryminuje. Jest złem dla wszystkich. Jeśli Jasmine i Topher nie okażą ci szacunku, daj im nauczkę. Tak, tak! Lekcja nikczemności! Nauczę ich okazywać szacunek! Scarlett miała ostatnio 3 dobre pomysły. Mianowanie jej asystentką to było świetne zagranie. Sugar, daj banana, spróbuję go wymienić na monetę. Co? Nie mówiłeś, że banan był potrzebny do oszukania małpy? Poza tym lepiej działać z zaskoczenia. No faktycznie, zaskoczenie chuj. Nie! Chris, Kolo, bardzo przepraszam. Goniłem małpę i... Widziałeś ją? Nie? Spoko, dzięki. Zapamiętać. Czas znienawidzić Toffera. Mam komórkę Chrisa. To było tak proste jak zabranie małpie forsy. Możesz się pozbyć obroży, a ja i tak cię znajdę, bo... Nie! Pułapka gotowa. Jak zdobędą monetę i będą wracali tą drogą do automatu... My wygramy, a Bach jest frajerem, haha! Bach! I wtedy zawisną w powietrzu! No dziękuję, morska bryzo. Pomóż nam, Max! Pomóż! Jesteśmy przegrani! Najpierw pokłońcie się przed czystym złem i uczyńcie... Dziękuję i życzę, żeby częściej oglądać. Będziemy ci służyć, Max! Jesteś wspaniały i mądry i przystojny!
jeszcze charyzmatyczny! O, tak, właśnie! Mieliśmy to powiedzieć! Powinniśmy poszukać Jasmine. Kiedy jesteśmy blisko ciebie, to... Stój! Nie skończyłem odgrywać tej scenki! Złap ją, Dave! Ja wezmę monetę! A czy Chris mówił, że małpy zostały wcześniej wykąpane albo odwszawione? Co to miało być? Wypluj ją! Czyli w wiewiórkach też występuje kanibalizm. Będzie sobie radzić, to micie. Właściwie u wiewiórek, o, tak jest bardziej gramatycznie poprawnie. Widzi. Co? Zbyt zabawne? Chcecie zobaczyć wkurzonego niedźwiedzia? Ja też! Więc oglądajcie dalej totalną porażkę na wyspie Bakiteo! Halo? Producent wykonawczy totalnej porażki? Znakomicie. Nazywam się Scripps Hackley i dzwonię z gazety, o której z pewnością pan słyszał. Pytanie, ile lat ma Chris McLean? 60 czy 65? Naprawdę? Czyli miał ciężkie życie. Nie myślał pan o młodszym, przystojniejszym prowadzącym? Jeszcze zadzwonię, muszę kończyć. Ha! Ziarno. Dobra, o ile gościa jakoś lubiłem, tak to jest już czyste skurczy syństwo i tego nie akceptuję. Tutaj mi zalazł skórę, tak się nie robi. Zostało zasiane. Mówcie, która z was ma... To jest odcinek szósty. Zaraz, któraś z tych małp może być naszą. Siema, Black Clover, siema. Do której to należy? Gadać! Niezła zagwozdka. Mamy monetę w małpie uwięzionej w niedźwiedziu. Da się ją odzyskać. Potrzebna jest babeczka z otrębów i kapusta. Fu, nie. Moneta jest w środku, więc zaprowadźmy niedźwiedzia do Chrisa. Tak, pomysł, żeby zaprowadzić... Przewidywania ten sezon, jeśli chodzi o finał pewnie, albo blisko finału. Rozumiem, ale też i sercem jestem za Jasmine, czyli Big Mami. Wydaje mi się, że to jest postać, która jest na tyle ogarnięta i, że tak powiem, ma po kolei w głowie, że dojdzie wysoko. Mówię to ze względu na serce, że tak powiem, i rozum. Po prostu tak powinno być. A drugą osobą? W sumie nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie skupiałem się aż tak bardzo na innych postaciach. Może Sean? Ale nie wiem. Nie, Sean to nie, bo Sean to jest bardziej taki śmieszek od zombiaków. Musiałbym zobaczyć te postaci jeszcze raz, które wam mogę powiedzieć. Ale na pewno Big Mami będzie gdzieś daleko, tak mi się wydaje. Prowadzić niedźwiedzia do Chrisa jest straszny, możemy zginąć. Ale chcę pokazać, że nadaje się na chłopaka, więc... Tak, to świetny, niesamowity plan i wcale... Nie wiem, tutaj z tej piątki to nikogo tak na dobrą sprawę, bo ona to raczej, ona nie ma takiego mega charakteru, mi się wydaje. Ona se pośpiewała i zaraz odpadnie. Ona jest drugim, w sumie Owen wygrał, ale drugi raz to samo nie przejdzie. On, czyli Sean, no to tak jak mówię, jest tylko bardziej od zombiaków. Może ona, nie wiem. Nie wiem, nie wydaje mi się. Z tej piątki najbardziej bym tego ziomka obstawiał tak na dobrą sprawę. Ewentualnie Toffera jeszcze. Toffer może tutaj zabojować. To powiedzmy, że on, nie pamiętam jak on ma na imię, zapomniałem. Toffer oraz Big Mami Jasmine. Także to jest moja taka trójka. Niesamowity plan! I wcale się nie boję! Zróbmy to! Chodź, misiu! Mogę dopisać kimkolwiek, spoko. Cip, misiu! To jest Dave, okej, dobra. Świetny plan, Sky. No to Kokos Palma, witamy w kolega, proszę przywitać. Rewelacyjny plan, Sky! To jest wyłącznie moja wina. Jego paka śmierdzi jak spalona opona. Dowiemy się, była która małpa ma monetę dzięki naukowemu eksperymentowi. To żadna tajemnica, że u naczelnych występują neurony lustrzane, prawda? Małpa widzi, małpa robi. Dropsik, witamy w kolega. Proszę przywitać kolejnego wspierającego. Prościej. Pomóżcie, szybko! Nie pomagajcie, nie podchodźcie! Będę zaskoczony? Okej. Już!
Większość ludzi musi wybierać między urodą, wdziękiem, a inteligencją. Mami, daj to! O, kurczę! Gdyby tylko wśród nas znalazł się ktoś, kto potrafi uspokoić tego niedźwiedzia jakąś fajną pioseneczką i uratować biednego Dave'a. Ella, zaśpiewaj Miśkowi! Zaśpiewaj mu! Ale nie mogę! Chris mówił, że jeśli zaśpiewam, to wyśle mnie do domu! Chrisa tutaj nie ma! A kto mógłby donieść na koleżankę? Ja nie. On się nie dowie, Ella! Śpiewaj! Róbcie, co chcecie, tylko się pospieszcie! Dobra, małpy! Pomachajmy rękami! Luzaki wskazują na kamerę! No tak, właśnie tutaj to napisali teraz, że była scena wycięta tutaj w naszej wersji, że właśnie wiewiórki obrzucały gównem tego Edgelorda. Ej! Trochę wolniej! To jest trudne! I wyrzucamy monetę! Ha! Mam ją! Dzięki, Kolo! Już mam! Ej, Beskidu, to był sąsiad. To był sąsiad, patrzcie. To jest sąsiad na live'ie, który był nie wiadomo w jakim stanie. To są donaty tego, ile to tam było łącznie. 3000 prawie. Rzuca donatem. Ja to łapię. Mam ją. Dzięki, Kolo. I tutaj fan wstaje rano. Czy fan, sąsiad rano wstaje. Spadamy. Już mam. Ej, gdzie się wszyscy podzieli? Tak wyglądało. Na pewno tak było. Proszę, musisz zaśpiewać, Ella. No dobrze, niech wam będzie. Czas się przejść, panie niedźwiedziu. Jak oznaczyłeś pułapkę? Wcale jej nie oznaczyłem. Dokładnie wiem, gdzie ona jest. To sezon szósty. Była właśnie tutaj. Według planu Max nie miał wpaść w pułapkę, żeby drużyna wiedziała, kto ją zastawił i go wyeliminowała. Teraz muszę go nakłonić, żeby się przyznał. To nie będzie łatwe. O! To Sky zastawiła sidła. Mylisz się, głupia. To ja! Ja! Poszło łatwiej niż myślałam. Niedźwiedź mój i ja idziemy poprzez las. Blask słońca zasł, lecz to nie obchodzi nas. Tak szczęśliwego misia nie widziałem nawet w reklamie płatków śniadaniowych. Jak przegramy to wyzwanie, wiesz na kogo zagłosuję. Nie umiem czytać w myślach. Wierzyć się nie chcę. Jak się stąd wydostaniemy? Ucieczka jest niemożliwa. Tę pułapkę stworzył najpierw. Do dupy sezon mówicie. Nie wiem, mi się serio podoba do tej pory. Ile ten sezon ma odcinków? Weźcie mi powiedzcie. Bo aktualnie jest 7 do obejrzenia, bo tylko tyle rzucił nasz tutaj kolega. Ale jestem ciekawy, ile jest. Też 14, czy może już więcej? 13 jest. No to zaraz będziemy w połowie. Podoba mi się ten sezon, serio. Musieliby na koniec po prostu spieprzyć, albo no nie wiem, ale naprawdę mi się podoba. Bardziej nikczemny umysł. Nie da się z niej wyjść. Ten niedźwiedź jest w transie. Jak tego dokonaliście? Trudno, trzeba mu powiedzieć. Ella? Zahipnotyzowałam go. Najważniejsze, że mamy monetę. Tak. Mówicie, że moneta jest w małpie, która jest w tym niedźwiedziu. Wszyscy się zgadzają z tą wersją? Taka jest prawda! Dosyć, dosyć gadania! Już czas wziąć misia za rogi! Dalej, kudłaty! Wypluj! Oto stworzenie! No proszę. Szybciej, wiem, że tam jest! Wybiórka żyje. No dobra, małpa, twoja kolej. Co sądzę o Scarlett, pani od polskiego? Nie wiem, jak to będzie później, ale na chwilę obecną jest troszeczkę jej za mało. Przynajmniej tak ja to odbieram. Tak w tle bardziej siedzi. Sprawda, gada z tym Edgelordem Dexterem, ale jakoś za mało jej obecnie jest. Olej? Oto moneta! Przeszukaj, małpy, Sugar! Jasmine jest niedaleko!
Budo Skarka był? Trzeba ją wrzucić do automatu, żeby wygrać Sugar. Z drogi! Nie! Bułka z masłem! Czym się zajadam? Zajadam się tymi Maltesarsy, wiecie, te kuleczki czekoladowe. Bardzo dobre. A, dziękuję. Drużyna Maskłak wygrywa wyzwanie! Dzisiejsza przekąska pochodzi z naszej japońskiej filii. Totalna porażka, mniam mniam, szczęśliwe chwile, rybie ogony szefa Hacheta. No, drużyno Ginosejłak, czas na głosowanie. Zdecydujecie, kto powędruje do armaty. Dzisiaj wszyscy mają przyjść na ceremonię eliminowania. Oczywiście, no, psychiczny jest coraz bardziej. Mało mi się to podoba. Mało mi się ten Chris podoba. Dalej jest spoko, ale... Wolałem go takiego bardziej zrównoważonego, jak to było w pierwszych sezonach. No ale dobra. No i właśnie to jest to. Według mnie Big Mami oraz klon Chrisa są bezpieczni i wszystko się rozejdzie pomiędzy Edgelordem Dexterem a panią od polskiego. I wydaje mi się, że może to pytanie było takie prorocze, i ona odpadnie, ale stawiam na zagrożenie, że ta dwójka, Edgelord Dexter oraz Pani od Polskiego, a oni są safe. No ale zobaczymy. Ci zawodnicy są bezpieczni. Jasmine? Dobra, mam wywalone w takim razie już, to odpadnie. Scarlett? Okej. Okay. Toffer, a tym, na którego głosowaliście, jest Max. Co? No i dobrze, nie lubiłem gościa. Zemsta! Pożałujesz, że mnie poznałeś, Chrisie McLean! Spóźniona groźba. Ból, który ci zadam będzie... Ale... To nie Max pofrunie dzisiaj do domu. No Jezus, nie. Zara będzie, kurde, że Big Mami poleci, bo jest za duża, albo... Nie, dobra, kto poleci, kto? Nie przestraszył. Doszło do mnie, że pewna piosenkarka zaśpiewała swoją łabędź. O, dobra, też spoko, może być. Dobra, to wylatujesz. Wziął pieśń. Przykro mi, Ella, dostałem anonim w tej sprawie. Ściśle rzecz ujmując, to był raczej anonim, ale nieważne. Lecisz do domu. No i spoko. Napisałam anonim z błędem. Ale co z tego? Ela, ODP, Adła i już! Żegnajcie mi, kochani! Było mi miło być wśród was! Nie smuć się, Sugar, uśmiechnij się! Dobrze, spróbuję! Teraz przynajmniej mogę śpiewać, kiedy tylko zechcę! Czyli zawsze! Do rakiety, szybko! Wstawki. Nie zaskakuj się, nie powiem wam, że w programie tym się bawiłam źle. Postaram się nie ronić. Ojej, dźwięk mi się zepsuł. Jaka szkoda, chciałem posłuchać. Aj, kurczę. A, naprawił się na chwilę, ale znowu zdech. Kurde. No nie. Ale szkoda, tak chciałem posłuchać tej ostatniej piosenki, a sobie nie posłucham jednak. Wszystko, przecież się dźwięk zepsuł. A taki dobry komputer kupiłem przecież. No nie. Naprawiło się. Tyle. Sprawdziłbym, ile dzieciaków da się upchnąć w armacie, ale ósemka zostaje. Kto następny wyruszy w podróż z wielkim hukiem? Oglądajcie koniecznie totalną porażkę!